Na program zaprasza Bonimet, producent naturalnej inuliny dla prawidłowego funkcjonowania Twojego układu pokarmowego. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w laboratorium, dlatego że będziemy mówić o bakteriach. Normalnie bakterie kojarzą nam się z czymś złym. Wydaje nam się, że powinniśmy, wydawało nam się przynajmniej, że powinniśmy żyć w bardzo sterylnym środowisku. Im mniej bakterii, tym będziemy zdrowsi. Niestety, a może na szczęście, okazało się to nieprawdą. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, ale w naszym organizmie żyje 1,5 kg mikroorganizmów, bakterii i grzybów. I one tam muszą być, gdyż one sprzyjają naszemu zdrowiu. One dbają o nasze zdrowie, zatem my musimy zadbać o to, aby one miały się w naszym ciele dobrze. Aby zadbać o nasze bakterie, przede wszystkim powinniśmy się dobrze odżywiać. Co to znaczy dobrze? To znaczy, powinniśmy wzbogacić naszą dietę o błonnik pokarmowy. Może być on pod postacią normalnego jedzenia, a może być to także suplementacja produktami bogatymi w błonnik pozyskiwany z nasion owsa, z babki jajowatej oraz inulinę. Inulina to taki oligosacharyd, który bardzo sprzyja naszym bakteriom. Tym bakteriom, które nazywamy bakteriami probiotycznymi, czyli sprzyjającymi naszemu życiu. Pamiętajcie też Państwo o spożywaniu produktów sfermentowanych, takich jak kiszona kapusta, kiszone ogórki, ale także mleczne produkty sfermentowane. One wszystkie bardzo dobrze sprzyjają naszym bakteriom, a jak już powiedziałem na początku, to czy te nasze bakterie będą w dobrej formie, od tego zależy nasze zdrowie. Ta karma dla bakterii, czyli ten błonnik i inne kiszonki, to w języku fachowym prebiotyki. Te dobroczynne bakterie to probiotyki. Gdy połączymy prebiotyk z probiotykiem, uzyskamy coś, co się w języku medycznym nazywa synbiotykiem. Więc można stosować preparaty probiotyczne, można prebiotyczne, można też preparaty synbiotyczne. Najczęstsza forma podawania probiotyków to podawanie bakterii w kapsułkach. Ale pamiętajcie Państwo, lepiej jest, aby taki probiotyk był wieloszczepowy, aby zawierał wiele różnych bakterii i żeby one były otoczone w mikrokapsułki. Dlatego, że gdy mamy taką formę, mamy dużo większe prawdopodobieństwo, że bakterie przejdą przez żołądek i dotkną się do jelit, czyli będą kolonizowały te miejsca, w których być powinny. Żołądek jest taką kurtyną ogniową, która zabija bakterie i grzyby, no w domyśle chorobotwórcze, ale również te probiotyczne. Kiedy należy pamiętać o stosowaniu probiotyków? Otóż wtedy, kiedy jesteśmy zmuszeni do żywienia się fast foodami, no czasami tak się w naszym życiu zdarza, ale również w sytuacjach terapeutycznych. Probiotykoterapia jest potrzebna, zwłaszcza w przypadku, gdy musimy stosować antybiotyki. Antybiotyki, proszę Państwa, to substancje, które zabijają nie tylko chorobotwórcze bakterie, ale też prozdrowotne. One nie są selektywne. Pamiętajcie Państwo też o tym, aby przy antybiotykoterapii stosować probiotykoterapię dłużej. Tydzień, dwa, nawet trzy, dłużej niż się stosuje sam antybiotyk. Pamiętać należy również o probiotykach w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni zażywać długo niesteroidowe przeciwzapalne leki, czyli tak zwane NLPZ-y. One również uszkadzają stan flory jelitowej. Tak samo stan flory jelitowej uszkadzają leki, które zmniejszają kwasowość żołądkową, jakże często nadużywane u osób cierpiących na zgagę. Zatem probiotykoterapia jest elementem terapii. To nie jest moda, to jest fakt naukowy i naukowcy doszli do tego, że nasze jelita są czymś niesłychanie ważnym dla naszego organizmu i musimy zadbać o ich dobry stan. A dobry stan jelit w zdecydowanej większości zależy od tego, jakie bakterie będą nasze jelita zamieszkiwać. We'll be right back.
Sponsorem programu był Bonimet, producent naturalnej inuliny dla prawidłowego funkcjonowania Twojego układu pokarmowego.